Dobry, mili Państwo, biorę się za Konstancin do Turowic. Ja zapomniałem, że tam jest taki mała firma. Wszystkie części używane w zasadzie są od francuskich samochodów. I to jest tak. Kurwa, mało inteligentne ludzie w dupę jebane. Kurwa. Nic nie chcę mówić, widzieliście, samochody stały, tak mnie strasznie trafiał. Przyjechał kierownik budowy, ten czarny, no ale to taka łajza jest, w ogóle nic. Zwracałem mu w zeszłym roku uwagę, w tym roku uwagę, nic, on wielkie panisko, bo on jest kierownik budowy. Jest taka chłota typowa. Wcześniej czy później to ja się na nich przewiozę. Ludzie, którzy przyjdą tu mieszkać, to bo zbudowali nieprawidłowo, no bo wiadomo, układy jakie są w gminie i tym podobne. Ale ludziom umilimy z sąsiadami żyć. Albo nauczymy ich, jak to się mówi, kultury, jak się stawia, wjeżdża samochodem, etc. Dzisiaj dzwoniłem od rana po prawie po całej Polsce, to znaczy może nie aż tak,
bliżej gdzieś do Warszawy, 100 parę do 150 km. Firmy, które się zajmują no, demontażem samochodów, rozbiórką, etc., szczególnie francuskie. No niestety do mojego Peugeota 206 SW, czyli kombi, tylnia klapa w ogóle nie, nigdzie u nikogo nie jest, a tym bardziej szyba uchylna. Dowiedziałem się ciekawostkę, co nie wiedziałem. Jeden był bardzo inteligentny człowiek. Powiedział, że Peugeot 206 kombi z uchylną szybą to było tylko i wyłącznie na zamówienie. To nie były seryjne takie produkty, jak gdyby. No i faktycznie, ta tylnia szyba, nie wiadomo po co ona jest. Tak naprawdę, no. Moja jest cała, wszystko, ale nie chodzi wycieraczka. Nie chodzi ogrzewanie tej tylnej szyby. No i jest ból głowy. Znalazłem wcześniej, to już chyba ze 2 tygodnie temu, w Gdańsku, cała, kompletna, no wszystko ponoć w idealnym stanie i grzeje, z kodem lakieru QKM, ja mam takie samo, QKM, także wszystko tacy, no w Gdańsku to kosztuje 250 zł, to i tak przyzwoita cena, natomiast jeżeli by chciał to przesłać kurierem, prawie 500. Skórka za wyprawkę, bym tak powiedział. Nie biorę odpowiedzi, bo może się gdzieś no, zbić, czy coś tak głupie, takie gadanie. No ale co by nie było, mili Państwo, gdzieś na terenie Polski, już nie pamiętam, bo nie zanotowałem, i jest sama szyba, 200 zł, ale przesyłka, no 300. Natomiast gdzieś tam zadzwoniłem, ale to powiedział, że 400 zł za całą klapę plus wysyłkę, czyli 600. No, to już jest no, chore, jeszcze raz chore. No tak, że każdy może jak orze i jak chce. No, jeden poda taką cenę, drugi poda taką cenę. Ale ja szukam rozwiązania, że gdzieś no szrot taki, no rozwalają samochody. Nie przywiązują dużej wagi do tego, głównie no bo wiadomo, z tego mają pieniądze. To jak znam taki mój zaprzyjaźniony, bym powiedział, no to akurat tam rzadko się trafiają. Znaczy trafiają się Francuzy, ale jedna, dwie sztuki na kwartał i to zdezelowane tak, że tam nie ma co do wybrać, jak to się mówi. No u nich tam zawsze tani, no ale nie ma jak dosłownie. No wczoraj byłem i tak naprawdę to nic nie znalazłem, podpatrzyłem jakieś tam ozdobne sprawy typu jakąś gałeczkę, to tamtego, no to akurat powiedzmy, a tak to nic poza tym, wszystko poniszczone, to znaczy z wypadków, no to wiecie jak jest. No i zacząłem dzwonić, co by ewentualnie gdzieś ktoś miał, nie? No nie ma. Mają Francuzy owszem, ale ten model 206 nie jest taki, no nie wiem, widocznie chwytliwy, czy jak to nazwać. I zacząłem dzisiaj szukając rano, no napatrzyło mi się, mówię, Turowice, gdzie te Turowice są? No i spojrzałem na mapę, patrzę, no przecież to pod nosem jest, Holender jasno, a ja zapomniałem o nich w ogóle. Najgorsze to wszystko jeszcze w tym wszystkim, że właściciel się nazywa tak samo jak ja i moje imię. Przez niego miałem kłopoty parę lat temu, to sobie przypomniałem. No bo wiecie, tak na wesoło. Organy ścigania patrzą, nazwisko, imię jest, to niech tam nie patrzy, ale nadgorliwy się zawsze znajdzie jakiś. No to Bóg, no, a ja byłem wtedy gorączka 40, po operacji, szwy jeszcze, jak to się mówi, mokre i w ogóle, i mnie zwinęli i no, nie było dyskusji, jak to się mówi. No, później dopiero przepraszali, etc. i odwieźli mnie, że pomyłka nastąpiła. No ale no wiecie, to akurat niemiłe wspomnienie jest i co by nie było o tym człowieku, no ale jadę, no innego wyjścia nie ma. No w każdym razie trzeba zobaczyć, a jak nie, no to będzie trzeba zrobić tak. Szyba w sumie jest cała, ale szyba ma
przy samym dole dziurę, nazwijmy, i tam jest zamocowany silnik. To nie działa. Ten silnik się tam rusza. Jakaś tu lejka była ponoć. Muszę zobaczyć, może ten będzie miał akurat jakieś nawet i rozbite, żeby podpatrzeć, na czym to polega to wszystko. No i wtedy zrobić na zasadzie takiej, że dodatkowo, znaczy instalacje znaleźć, przewody, które idą od sterowania, od dźwigni przy kierownicy, no i sygnał znaleźć, jak to się mówi, dorobić jakieś inne przewody, dolutować, że tak powiem, na stałe, uruchomić, żeby chodziło, jak to się mówi, no, wycieraczka tylnia, żeby chodziła i ewentualnie spróbować, może się uda naprawić, no, grzanie tylnej szyby, bo to jednak zimowoporo zdaje egzamin, co by nie było, kochani. No, a ten akurat tyłek wystawił, no. W każdym bądź razie trzeba coś zrobić i później na tak zwanej, jak to się mówi, taka listwa z tyłu, jakoś to tak nazywali, zapomniałem, no nieważne, odłączyć, że tak powiem, wyłącznik elektryczny dotykowy i zostawić na stałe i nie otwierać tej szyby za Boga, no, żeby się tam znów coś nie wydarzyło. Klapa bagażnika wystarczy i tyle. No ale takie, jak to się mówi, drobnostka nieraz, a sprawia, no, dosłownie kłopot, nerwy, etc. i tym podobne. I człowiek sobie nie może sam poradzić nieraz, bo mówię, kupić najlepiej od razu całe, a to się okazuje, że to jest rzadko spotykane, dlatego tak kosztuje. No, miałem okulary sobie wczoraj kupić, kurczę, nie kupiłem jakiekolwiek. No muszę gdzieś zobaczyć co i jak, ale z gałki biegów jestem bardzo zadowolony. Taka masywna rzecz, że hej. No i dzisiaj rozmowa z połową doprowadziła do tego, że niestety sobie nie kupię samochodu, bo mi nie pójdzie na rękę. Do banku mam nie iść, bo za 2 miesiące będzie zmiana rządu i wszystko zabiorą, wszystko tego, no panika w domu, jak to się mówi, no żyć się nie chce. Trzeba robić to. Ja mam wpisany w dowód hak, tylko że haka nigdy nie było. Nie wiem po co, na co, kto tak zrobił. Też się rozglądam, żeby jakiś używany spod tego akurat kupić, nie za duże pieniądze, wyczyścić ładnie, obczyścić wszystko do zdrowego, jak to się mówi, do piaskowania nawet, a to samemu można zrobić. Jeden z moich znajomych ma chyba piaskarkę i robi wiele rzeczy, no to wypiaskować, to za flaczkę się da załatwić, jak to się mówi, po koleżeńsku, pomalować ładnie i tu założyć. Ktoś mi mówił, ale to trzeba sprawdzić, że we wszystkich właśnie Peugeotach we Francji były tak zwane otwory fabryczne. Czyli Francuzi się już przygotowywali, że może być wersja z hakiem. Nie wiem ile w tym prawdy, jeżeli to 4 otwory po jednej stronie i po drugiej stronie, mniej więcej tam, no, z przodu są podłużnice, no ale jakoś tutaj gdzie koła są normalne, jezdne, gdzieś plus minus na tej wysokości. No i samemu sobie poprzykręcać to wszystko, nowe śruby kupić, wzmocnione, instalacje zrobić i mieć haka i można, wiecie, jakoś sobie i przyszczepkę pomyśleć, etc. Znaczy kupić to nie, bo to ciężkie są pieniądze, ale jest rozwiązanie, kochani Państwo. Nikt Ci nie zrobi nic kompletnie, nie musisz rejestrować, etc. Wystarczy, że przyczepkę kupić legalną z papierami albo pożyczoną, no powiedzmy na miesiąc gdzieś tam u kogoś, żeby jakieś było rozwiązanie i bierze się wymiary wcześniej danej przyczepki wewnątrz. Z płyty paździerzowej, nie, oczywiście wiórowej, w zależności co i jak, robi się po prostu taki, no nazwijmy, a la camping domeczek. Nie wolno tylko po bokach okien zamocować, bo wtedy się przyczepię, że to jest camping i tym podobne.
Czyli może być otwór do góry, na przykład świetlik, czy tam jak to nazwać. Rzymskie dwie lub cztery śruby, dobrze mocno i mocowania, przymocowane, oświetlenie na zewnątrz się daje, na rogach, tak prawidłowo. Niekoniecznie na stałe, może to być na zasadzie, że słuchajcie, przymocowane, takie luźne są, można zrobić, wypożyczyć i wszystko jest załatwione i ciągniesz sobie gdzieś tam, jak to się mówi, wjeżdżasz, stopki jakieś montujesz, etc. Masz życie, żyć nie umierać, tanim sumptem, dosłownie, tanim. No fakt, że trzeba mieć dwie prawe ręce, no i być chętnym do czegoś zrobienia, bo wiem ogólnie, że panowie, my, nasza kasta mężczyzn nie jest taka, no mało nas jest, którzy coś potrafią tam jeszcze podłubać, etc. Reszta to wszystko garniturek, biała koszulka, jak to się mówi. Czyli lepiej wyciągnąć pieniądze, płacić i tyle. No ale dobra, wracając. Podpatrzyłem to, jak gość tak sobie zrobił, taki gdzieś 30-parolatek. Eleganckie rozwiązanie. Grosze to wychodzi dosłownie. No przecież płyta tak zwana wiórowa, nie wiem, dziesiątkę czy coś, czy 12 chyba. Ile kosztuje? Pod wymiar ci wszędzie, w każdym tam no Leroy lub na innym markecie, że tak powiem, dotną. Resztę połączenia zrobisz sam, bo w środku no musisz jakieś metalowe kątowniki pomocować, że tak powiem, pomalować sobie. Przygotować o rok czasu, znaczy cała zima jest możliwość, jak to się mówi, sobie zrobienia na cac. Warunek do tej skrzynki, nazwijmy, bo to skrzynkę tak trzeba nazwać. A przyczepka, no to są jednego rozmiaru przyczepki w wypożyczalniach lub coś takiego, także naprawdę jest to do zrobienia, warunek mieć hak, no niestety. I fajna sprawa. No dzisiaj prędkość nie mierzą. Jest tutaj w Konstancinie, w Felicach, pomiar taki, nie? Jechałem 55, no to, ale tu jest 30. No ale właśnie ktoś wyłączył. No i takie coś mi teraz zaczęło chodzić po głowie, świtać. Masz w razie czego, słuchajcie, tak zwaną budkę, zrobisz ją tak szczelnie, żeby ci się na łeb nie lało, jak to się mówi. Drzwiczki z boku jedne mogą być, nie ma żadnego problemu. Szczelne też na uszczelkę. Proszę państwa, no i jest cacy. I jesteś na powietrzu, gdziekolwiek, jak to się mówi. Możesz ją na zewnątrz pomalować, czy zabezpieczyć tak, żeby nie ciekła, etc., etc. Albo dostawić po prostu. Tylko pociągnąć pokostem jakimś, no żeby no nie przesiąkło. Także, że wydatek, nie wiem, żebym mnie skłamał, 1000 czy 1500 złotych cała już zrobiona, tylko włożenie, że tak powiem, na przyczepkę, przymocowanie, etc. i tyle. A teraz, żebyś przyczepkę z papierami jakokolwiek kupić, no to koło piątki to tak jest na dzień dobry, a reszta to nie wiem. Jeszcze jest inna sprawa, że w prawo jazdy, w zależności co masz, ile twój samochód może ciągnąć, żebyś nie przekroczył 3500, czyli 3,5 tony. Bo jak przekroczysz, to leżysz, cię zwiną glinia, policjanty, no i masz do tyłu, jak to się mówi. Także też trzeba o tym myśleć. Jeżeli Pan Bóg pozwoli zdrowie, co jest najważniejsze, to ja spróbuję się przymierzyć. Takie coś zawsze sprzedasz, bez żadnego problemu jeszcze zarobisz na tym. No, jeżeli to zrobiłeś elegancko. Tak jak zrobisz, przepraszam, że użyję na odpier, to nie, to nic z tego nie będzie. A facet, żona i dwoje dzieci i wystarczające.
dzieci spały w samochodzie, a dorośli spali w tej przyczepce, ale też pokazane później było na zdjęciach, że tak samo Polacy. Teraz jak mam nawet ujechać? Jak pojadę prosto, mogę prosto faktycznie po Łamańców pojechać. By nie objeżdżać tyle już. Tam kawałek z boku odjechać i na górną wyjechać w kierunku Góry Kalwarii. No tutaj już mamy Konstancin ten słynny, mieli Państwo, także on będzie skręcał tutaj. Renio, trafik. Taki był za 3,5 tysiąca sprawny, zarejestrowany na chodzie. Kurcie pieczone, wspaniała rzecz. Niech połowa postawiła się takie duże, ona nie będzie to, tamto, wanto, no i wiecie jak to jest. Jadę, to będę na rehabilitację jeździł, nie wiem, przez 2 tygodnie codziennie. To jest problem z parkowaniem. Dla inwalidów są stoiska, koperty, bez problemów, ale nie mam. No i to jest takie porąbalne u nas. Karta parkingowa wyrabiać, no na całą Unię, po co mi takie coś potrzebne? Jeżeli jestem chory i okres, nie wiem, jest jakiś czasowy, to powinno być na czasowe wydanie zezwolenia, a nie kurczę, to jest chore. Nie wiem, kto to pomyślał, czy te, czy tamte. No jedź człowieku, samochód tak głupio postawiony, a ty się boisz. Jeżeli policja, to go zwiną, nie będą patrzeć, czy elektryk, czy tam inny oszczędny. Komuś zastawił bramę i tyle. Znaczy jest, nie ma gdzie postawić samochodu. Trzeba jeździć i szukać, gdzie trafić, żeby mieć wolne miejsce. Byłem tutaj, to dopiero... Zauważycie na filmie, gdzieś tutaj miałem, bo za tym, przed tym białym było miejsce i to musiałeś na kulach, o kulach iść, to jest kiepsko. To znaczy boli cię później noga, tu, tam i w ogóle, no bo takie długie spacerki to się nie, raczej nie chodzi, nie, a tak powiedzmy, no to... Pod domem zrobisz 10-20 metrów i ci idzie do domu położyć, no bo człowiek wie, wiadomo. No i teraz jedziemy tak trochę inaczej. To co pamiętam. Tak, tam jest droga główna. A później pojadę, nie wiem, pojadę sobie inno na skróty przez Baniochę może. Na 70 czy 9. Przejadę tak. Zobaczymy już. Kupiłem wczoraj w aptece, poprosiłem magister, facet był. Chciałem, żeby mnie gardło boli, że dzień tam wcześniej. Kurczę, miałem i już nie mam. Kupiłem już i ja pitole. Patrzcie, to już jest tragedia. Człowiek ma rozmowę. Lekarstwo gdzieś wyleciało, jasna cholera, to jest żywot zakichany, człowiek ma przestanąć zobaczyć, no bo przecież niemożliwe, wydałem parę groszy i patrzcie, mam bluzę i te kieszenie są takie do dup, że przeproszeniem, że wszystko wylatuje dosłownie, no i poleciało, no mówiłem, ach ty kar. Jest, szanowni państwo, takie coś. Proszę bardzo. Proszę mi wierzyć, że co parę godzin się i jest, znaczy się przestało, nie mogę przełykać normalnie i tyle. Wyczytałem, że no niestety prawdziwe jest to. W wieku takim jak mój,
to już człowiek, organizm jest ponętny właśnie na takie coś, trzeba zwracać uwagę. Nie można chłodnych napoi pić i tym podobnych, bo gardło zaraz pokaże swoje. No i wyszło jak wyszło. Czyli trzeba po prostu przelać naczynie zewnętrzne i poczekać, żeby zrobiło się trochę cieplejsze. Trudno. Nie wiem, jaka droga ta ma numer swój, ale łączy Konstancin z Górą Kalwarią, czyli 79. A tam coś stało, stoją pieski pewnie, mieli fotoradar zainstalowany, znaczy w ręce pewnie stali i machali wszystkich. Te miejscowe to takie są właśnie tutaj. Przepisy są wszystkie dla nich, a dla innych nie są przepisy. Bo na wjeździe do osiedla nie wolno stać. Biorę ze sobą komórkę, to tam trochę ponagrywam. Najpierw wyłączę, no bo zobaczcie, jaka sytuacja. Wiesz, to już niedaleko ma być, już nie pamiętam też dokładnie. To jest tu, gdzie jest dalej. Jeszcze dalej chyba. Gdzie to jest? Holender, jasno. Po lewej stronie nic nie było. Chyba, że się to zwinęło już w ogóle. Nie wiem, jadę koło 50, bo nie wiem. Szkoła to, kamery są, dopiero wie co tutaj jest. Lepiej się nie narażać. Za mną też jedzie pomało. A jaki fajny kamperek, kurczę. Tu coś po lewej stronie jest, więc jedziemy jeszcze. Nie pamiętam, czy to było na początku wsi, czy dalej, kurczę. Coś tu za daleko, moim zdaniem, trzeba będzie się wracać. Zobaczymy, jeszcze tu kawałek, tak mi się wydaje. Wyrublinek. Stoi jakieś autko, tak mi się to... No dawno, bardzo dawno nie byłem tutaj, ale chyba tutaj to jest, mnie się wydaje. Chyba. Tak mi się wydaje, tak jest, tu jest jakiś... A nie sobie jadę przecież, kurczę, a co tam jest?
wyłączę, a później będę dalej filmował.